Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu historię pana Marcina, który chorował, choruje, jak zwał, tak zwał, na chorobę Hashimoto. Posłuchajcie Państwo, jak udało się panu Marcinowi przezwyciężyć większość objawów choroby Hashimoto dzięki mojej interwencji już po 11 miesiącach. Dokumentacja pana Marcina znajduje się w opisie filmu. Oświadczam, że mam jego pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także i dokumentacji medycznej, której jest właścicielem. Nazwę mojego preparatu, którego używał pan Marcin, będę cenzurował. Tak, aby uniemożliwić dowolnemu urzędnikowi nadinterpretację obecnych ustaw i przepisów prawnych. Zatem po raz kolejny w playliście dowody przedstawiam film oraz dowód jako figurę. Po to, by udowodnić Państwu, że leki to nie tylko leki chemiczne, nie tylko leki biologiczne, ale także leki naturalne, ziołowe. Witam wszystkich, mam na imię Marcin i od ponad 10 lat choruję na Hashimoto z niedoczynnością tarczycy. Hashimoto zostało zdiagnozowane przez badania laboratoryjne TSH, anty-TPO i USG tarczycy. Następnie przez te lata byłem leczony przez endokrynologów eutyroksem. To oczywiście tylko działa na niedoczynność, ale zostałem poinformowany, że Hashimoto jest chorobą nieuleczalną. No i trzeba będzie z nią żyć do końca życia. No i po tym czasie, po jakimś tam czasie zacząłem szperać po internecie, zaczęło widnieć więcej już wiadomości na temat tej choroby i okazało się, że ta choroba jest jednak uleczalna, to znaczy można ją doprowadzić do remisji. I między innymi natknąłem się na stronę doktora Marka Skoczelasa i na suplement. Jeszcze wcześniej dodam, że wcześniej, to już może podam konkretną datę, od listopada 2017 roku przeszedłem na taką dietę z protokołu immunologicznego i natknąłem się na ten który zakupiłem we wrześniu 2018 roku i zacząłem go zażywać. I po 11 miesiącach, dokładnie po 11 miesiącach, poczułem się zdecydowanie lepiej. Zniknęło to takie charakterystyczne dla Hashimoto zmęczenie. U mnie było to zmęczenie w formie takich okropnych słabości. Dzień w dzień byłem bardzo słaby, nie miałem siły na nic. I towarzyszyło mi też taki brain fog, czyli takie zaniki pamięci. I po 11 miesiącach, tak jak wspomniałem, poczułem się zdecydowanie lepiej. Te słabości takie już w końcu zniknęły. I czekam na rozpisanie już trzeciej, ostatniej fazy protokołu DLS przez pana doktora Marka Skoczylasa. Jeszcze może wspomnę, że robiłem badania jeszcze w styczniu i lutym 2019 roku. I jeszcze anty-TPO były na dosyć wysokim poziomie, ponad 200 wynik był tych anty-TPO, a TSH miałem w styczniu miałem 6, czyli ponad normę, czyli niedoczynność cały czas, a w lutym miałem już 7,5. Po zrobieniu badań w sierpniu 2019 roku anty-TPO spadły poniżej, to znaczy poniżej 200, czyli dokładnie 101, i to jest najniższy wynik w historii mojej choroby, jaki odnotowałem, bo na początku było ich kilkaset, to było 400, 300 nawet były. Teraz mam już 101 i co ciekawe, TSH spadło do poziomu 3,7, czyli tak według norm laboratoryjnych jest w normie. Nie wspomniałem jeszcze, że od 2017 roku, od listopada
gdy przeszedłem na tą dietę na protokole IMO modul, przepraszam, na tym protokole autoimmunologicznym. Też odłożyłem leki Eutyrox. Oczywiście nie namawiam do nikogo, żeby tak postąpił. W sumie to odradzam, jest to wielkie ryzyko. Ja postanowiłem zaryzykować i postawiłem na wszystko na jedną kartę. Dlatego podsumowując, czekam już na ostatnią fazę, którą rozpisze mi indywidualnie dr Marek Skoczylas. Dziękuję za uwagę.